W tym nagraniu porozmawiamy o stanie równowagi reakcji heterogenicznych. Przeanalizujmy taką reakcję. Fluorek boru w stanie gazowym reaguje z wodą znajdującą się w stanie ciekłym, w wyniku czego powstaje kwas fluorowodorowy. Użyłam nazwy kwas fluorowodorowy, a nie fluorowodór, więc już podpowiedziałam Ci, że substancja ta będzie miała ciekły stan skupienia. Drugi produkt to kwas borowy 5. Ten kwas również będzie miał ciekły stan skupienia. Chwila. Czy mówiliśmy już sobie, czym różnią się reakcje homogeniczne od heterogenicznych? Wydaje mi się, że nie poruszyłam tego tematu. Reakcje możemy ogólnie podzielić na jednorodne, czyli homogeniczne, które zachodzą całkowicie w jednej fazie, ciekłej bądź też gazowej. Taką reakcją jest na przykład powstawanie pary wodnej z gazowego wodoru i gazowego tlenu. Drugim rodzajem reakcji są reakcje niejednorodne, czyli heterogeniczne, które przebiegają zawsze na granicy rozdziału faz. Na przykład na granicy fazy stałej i gazowej, albo też ciekłej i gazowej, jak ma to miejsce w przypadku naszej reakcji. Jeśli już wiesz, czym różnią się od siebie reakcje jednorodne i niejednorodne, to wracamy do reakcji fluorku boru z wodą i uzgodnimy współczynniki stechiometryczne tej reakcji. Po stronie substratów mamy 3 mole atomów fluoru, więc po stronie produktów postawmy sobie 3 przed fluorowodorem. Po stronie substratów i produktów mamy po 1 molu atomów boru. W tym momencie mamy 3 plus 3, czyli 6 moli atomów wodoru. W takim razie przed cząsteczką wody musimy postawić 3. Teraz na sam koniec sprawdźmy tlen. Tu mamy 3 mole tlenu i tu również mamy 3 mole tlenu. Wszystko się zgadza. Po pewnym czasie w takim układzie dochodzi do uzyskania stanu równowagi. Załóżmy, że układ znajduje się w stałej temperaturze i wyznaczmy wyrażenie na stałą równowagi takiej reakcji. Stała równowagi równa jest iloczynowi stężenia produktów. Stężenie kwasu fluorowodorowego podnieśmy do potęgi trzeciej, ponieważ w równaniu reakcji chemicznej mamy 3 przed symbolem kwasu fluorowodorowego. I to podzielmy przez iloczyn stężenia substratów. Stężenie wody podnieśmy do potęgi trzeciej. Fluorek boru jest gazem, a pozostałe komponenty to ciecze. Mamy do czynienia z roztworem wodnym tego kwasu, czy też tego kwasu. Roztwory wodne, czyli znajdują się w wodzie. Woda jest ich rozpuszczalnikiem, a zarazem jest jednym z reagentów, jednym z substratów tej reakcji. Co oznacza, że w badanym układzie mamy bardzo, bardzo dużo wody w porównaniu do innych substancji, które są obecne w układzie w stanie równowagi. W takim razie można uznać, że stężenie wody w badanym układzie jest stałe, ponieważ bardzo niewielka jej część bierze udział w tej reakcji. Przeanalizujmy inną heterogeniczną reakcję. Woda w stanie gazowym reaguje z węglem. Węgiel ma stały stan skupienia. W wyniku tej reakcji powstaje wodór, oczywiście w stanie gazowym, i dwutlenek węgla, który również jest gazem. Ustalmy współczynniki stechiometryczne. 2 wodory tu i 2 wodory tu. 2 tleny po stronie produktów, więc wstawmy przed cząsteczką wody również 2. Teraz już mamy 4 wodory tutaj, więc przed cząsteczką wodoru po stronie produktów wstawmy 2. I ostatni element, węgiel. Tu jest 1 mol atomów węgla i tu również mamy do czynienia z 1 molem atomów węgla. Równanie uzgodnione. Po pewnym czasie w stałej temperaturze w mieszaninie reakcyjnej dochodzi do ustalenia stanu równowagi. Zastanówmy się w takim razie, jak będzie wyglądać wyrażenie na stałą równowagi dla takiej reakcji heterogenicznej. Mamy do czynienia z 3 rodzajami gazów i z ciałem stałym. Gazy zawsze zajmują całą dostępną przestrzeń, natomiast ciała stałe, niezależnie od naczynia, w jakim się znajdują, zajmą tylko pewną objętość tego naczynia. Weźmy na przykład 3 mole cząsteczek gazu w małym naczyniu. W naczyniu o pojemności 0,1 dm sześciennego. Ich stężenie wyniesie wtedy 3 mole podzielone przez 0,1 dm sześciennego, czyli 30 moli na decymetr sześcienny.
A kiedy tyle samo moli gazu umieścisz w naczyniu o powierzchni 1 decymetra sześciennego, to ponownie cząsteczki tego gazu rozprzestrzenią się po całej objętości naczynia i wtedy ich stężenie wyniesie 3 mole na decymetr sześcienny. Natomiast co stanie się, kiedy do tych naczyń wsadzimy ciało stałe? Jeśli 3 mole cząsteczek o stanie stałym skupienia umieścimy zarówno w tym naczyniu, to tutaj zajmą one taką objętość i tutaj zajmą tą samą objętość, pomimo tego, że przenieśliśmy je do naczynia o większej objętości. Cząsteczki ciała stałego ułożone są blisko siebie. Siły przyciągania między nimi są bardzo duże, dlatego też ciało w tym stanie trudno jest rozerwać i spowodować, by zajął całą dostępną dla niego objętość. Cząsteczki i atomy w ciałach stałych nie przemieszczają się w większej skali, a tylko wykonują drgania wokół swoich położeń równowagi. Więc reakcja pomiędzy atomami węgla i cząsteczkami wody będzie zachodzić tylko i wyłącznie na granicy faz węgiel-woda. Więc kiedy wybierze się dowolny obszar bardzo blisko węgla, to wiadomo niemal stuprocentowo, że prawdopodobieństwo spotkania tam węgla wynosi 100%, bo atomy tego węgla mają utrudnioną możliwość przemieszczania się. Natomiast gdy masz do czynienia z parą wodną, to istnieje tylko pewne prawdopodobieństwo, że spotkasz wodę w okolicy tego węgla i to prawdopodobieństwo w ściśle określonej objętości jest zbieżne ze stężeniem molowym wody. Szybkość reakcji wody z węglem można opisać za pomocą następującego równania kinetycznego. Szybkość V1 równa jest stałej szybkości razy prawdopodobieństwa wystąpienia wody, czyli razy stężenie molowe wody, w najprostszym przypadku podniesione do potęgi drugiej. A to należy pomnożyć razy prawdopodobieństwo wystąpienia węgla, czyli 1. Teraz przeanalizujmy, jak będzie wyglądało równanie kinetyczne dla reakcji przeciwnej, bo przecież w stanie równowagi przebiega i taka reakcja. Wodór reaguje z dwutlenkiem węgla, w związku z czym powstaje woda i węgiel. Oba te reagenty mają gazowy stan skupienia, zatem rozprzestrzeniają się po całej dostępnej objętości. Prawdopodobieństwo ich napotkania będzie zbieżne ze stężeniem molowym tych komponentów podniesionych do odpowiednich potęg równych rzędowi reakcji, który załóżmy, że jest zbieżny ze współczynnikami stechiometrycznymi reakcji. Otrzymujemy więc prędkość druga, V2, równa jest stałej szybkości tej reakcji, K2, razy stężenie molowe wodoru podniesione do potęgi drugiej, razy stężenie molowe tlenku węgla 4. Ta reakcja jest rzędu drugiego ze względu na stężenie wodoru i rzędu pierwszego ze względu na stężenie dwutlenku węgla. Natomiast jej całkowity rząd reakcji wynosi 3. Jak sobie powiedzieliśmy, w układzie doszło do stanu równowagi, więc prędkość pierwszej reakcji musi być równa prędkości reakcji drugiej. To też K1 razy stężenie wody podniesione do potęgi drugiej równa się K2 razy stężenie wodoru podniesione do potęgi drugiej razy stężenie dwutlenku węgla. K1 dzielone przez K2 to stała równowagi. Po odpowiednim przekształceniu równania reakcji otrzymujemy, że stała równowagi wynosi stężenie molowe wodoru podniesione do potęgi drugiej razy stężenie molowe dwutlenku węgla podzielone przez stężenie molowe wody podniesione do potęgi drugiej. Z całej tej analizy nasuwa się prosty wniosek. Otóż zawsze, kiedy mamy do czynienia z ciałem stałym, nie uwzględniamy go w wyrażeniu na stałą równowagę reakcji.